Cześć, tutaj Fauder, witam Was w nowym odcinku omówienia map World of Tanks z Jackiem Gmochem oczywiście. Dzisiaj troszkę usprawnimy sobie ten odcinek, bo będziemy rysowali na dwa kolory biało-czerwone, takie bardzo, bardzo narodowe. Już sobie to cofam. Omówimy sobie mapkę Murowanka, mapka dość fajna według mnie, jedna z lepszych map według mnie na tym, w tej grze. Mapa dość ciekawa z powodu tego lasu, który jest tutaj. W tym miejscu i ten las jest dość radziecki, ale sporo osób nie wie, jak z niego korzystać i jak go używać we właściwy sposób tego, że daje taką ochronę. Za chwilkę sobie to dokładnie omówimy. Mapa ma tak naprawdę dwie drogi, można by nawet powiedzieć, ataku, jedna tędy, to wygląda w ten sposób, i druga tędy. Środek jest bardzo rzadko używany, Geran, jakieś pojedyncze czołgi tam się znajdują, ale raczej nie ma tego za dużo. Środek jest dość otwarty, ale generalnie jeżeli byście grali na kompaniach albo na CW-kach, to ten środek jest wykorzystywany do szybkich rushów, na przykład tędy można zraszować dość fajnie i tak samo z czerwonej strony tędy przy budynkach też, to jest całkiem niezły pomysł. Można zaatakować, tak więc to jest już raczej wyższa szkoła jazdy i taktyki na bardziej zgraną grupę niż coś takiego jak mamy na randomie, czyli każdy robi to co chce, wolna amerykanka. Zaczniemy sobie od spotów z zielonego kapa. Spotów jest kilka, za chwilkę wam pokażę wszystkie. Pierwszy spot tutaj na tej górce. To jest spot całkiem niezły. Jedyne co w nim przeszkadza to drzewo tutaj. Jeżeli widzimy tak naprawdę wszystko co dzieje się w tym miejscu, oprócz tego drzewa niestety, więc nie widzimy jakiegoś tam zakresu, który tutaj się znajduje, ale generalnie jest to całkiem niezły spot. Przede wszystkim spot dość bezpieczny, bo jeżeli was wyświecą tutaj, to zawsze możecie się schować tutaj w ten dołek i tutaj pozostać niezauważonym i przede wszystkim nie będą mogli do was strzelać. Drugi spot troszkę podobny, ale dużo mniej bezpieczny, natomiast daje dużo więcej, bo tak naprawdę nic nam wtedy nie przeszkadza i możemy wszystko wypatrzeć, co tutaj się znajduje. Ten spot za tym krzaczkiem. On jest dużo bardziej niebezpieczny, ponieważ nie ma się gdzie z niego schować. Jeżeli was wyświecą, to duże prawdopodobieństwo istnieje, że zostajecie wystrzelani po prostu, bo zanim się cofniecie tutaj za górkę, no to minie za dużo czasu i po prostu zostaniecie wywaleni. Trzeci spot w lasku, gdzieś mniej więcej tutaj. Tutaj są takie krzaki i stąd bardzo ładnie widać wszystko, co się dzieje praktycznie tu, aż po te czołgi, które by atakowały tędy. Jesteśmy w stanie te czołgi tutaj wyświecić. I jeszcze jeden spot, taki trochę bardziej bezpieczny. Gdzieś mniej więcej tutaj jest takie krzaki są i z nich też można wyświecić generalnie. Aż to ta mapa ma 800 metrów długości i szerokości, więc tutaj jeden kwadrat ma 80 metrów. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć to jest 400 metrów i połowa to jest 450 metrów jakieś, czyli stojąc w tym miejscu jesteśmy w stanie wyświecić mniej więcej wszystko, co się będzie znajdowało. Jeżeli mamy tylko lornetkę, to nie powinno być z tym problemów, czyli mamy ten spot jeszcze tu. No i oczywiście spot ostatni aktywny przez miasto. Zawsze jedziemy w ten sposób, że jedziemy otwartym polem, zawracamy i uciekamy przez miasto. Zawsze w ten sposób, nie w drugą stronę, bo w drugą stronę będziecie uciekali. Po prostu dojeżdżając, jedziecie tędy, zostajecie wyświeceni gdzieś w tym miejscu i po prostu teraz używacie budynków jako waszej ochrony i uciekacie między budynkami. Nie w drugą stronę, bo w drugą stronę, jeżeli pojedziecie, to będziecie tutaj, tutaj was gdzieś wykryją mniej więcej i potem uciekacie tędy po otwartym terenie. Jest was dużo łatwiej trafić, więc zawsze w tą stronę, w którą ja tutaj narysowałem. Tak wyglądają spoty na tej mapie. Dla czołgów lekkich i dla czołgów średnich właściwie też. Czołgi z czerwonej bazy mają też parę opcji. Jedna jest tutaj na górce. To jest dość bezpieczny spot. Tutaj zawsze można się schować do tyłu, jeżeli zostajecie wyświeceni. Drugi spot jest troszkę bardziej ofensywny i tutaj on nie jest taki, on jest też dość bezpieczny wbrew pozorom, bo tutaj w tym miejscu znajduje się taka górka, za którą zawsze można się schować. Jeżeli wjedziecie tutaj na ten spot, to jesteście w stanie świecić dotąd czy dotąd w lesie to, co się dzieje. Jeżeli staniecie w tym krzaczku, to zawsze możecie się wrócić kawałek, schować za tą górkę czerwoną, którą tutaj narysowałem i jesteście no w miarę bezpieczni. Nie jest to może największe bezpieczeństwo, ale da się tutaj w miarę przeżyć. Jeszcze jeden spot po drugiej stronie to są te krzaki, o tutaj. I to jest dość ciekawy spot, stosowany bardzo, bardzo rzadko, bo to się nie zawsze udaje i to jest tak samo jak z tym tutaj. To jest bardzo niebezpieczne, bo nie ma się po prostu gdzie schować. Natomiast jeżeli uda wam się tutaj stanąć w tym krzaku, jesteście w stanie wyświecić wszystko, co się tu znajduje. Ja go
stosowałem dość często, kiedy było dużo artylerii. Teraz już nie ma tak dużo arty, więc musimy liczyć na to, co nas strzelają czołgi, a z tym jest różnie, więc trzeba uważać. I w tym spocie stojąc może nas wyświecić czołg, który staje tutaj, bo tutaj nie za bardzo mamy się jak schować i może nas gdzieś tam wyświecić, więc o tym też trzeba pamiętać. No i oczywiście jeszcze spot przez miasto, wykonywany właściwie w ten sam sposób, analogicznie do drugiej strony. Jedziemy tędy po otwartym terenie, zawracamy tutaj i uciekamy przez miasto, nie w drugą stronę, tylko właśnie w tą stronę, i to powinno nam pozwolić wyświecić wszystkie czołgi, które będą jechały w tą stronę i ewentualnie to, co będzie tutaj gdzieś na początku lasu. To są spoty dla dwóch baz. I teraz bardzo ważna rzecz odnośnie lasu. Las daje bardzo dobry kamuflaż, natomiast tutaj nie ma się za bardzo gdzie schować. I teraz zielona drużyna w tym przypadku, ponieważ ma las dużo bliżej siebie, powinna go wykorzystać w maksymalny sposób, czyli pozbawić możliwości użycia tego lasu drużynę czerwoną, a przede wszystkim pozbawić drużynę czerwoną użycia tej górki, bo drużyna czerwona przeważnie jedzie na tą górkę tutaj. Natomiast zobaczcie, że odległość pomiędzy tą drużyną i tą do tej górki jest praktycznie identyczna, więc możemy sobie spokojnie tymi czołgami stąd nie zatrzymywać się w tym miejscu, co jest bzdurą, bo jeżeli nawet stajecie tutaj, to nie widzicie, co się dzieje przed lasem, nie widzicie tej górki, to jest zupełnie bez sensu. Stoicie i czekacie na to, co zrobi przeciwnik, czyli tutaj nie wjeżdżamy, tylko przejeżdżamy od razu na tą górkę i tą górkę zajmujemy. Wtedy drużyna, która jedzie tędy, zostaje zamknięta w tym miejscu, poza górką. Tak naprawdę wybijacie jej jedyny argument, który mają z tej strony mapy. Jeżeli dojadą do tej górki, to zajmą dobre pozycje, mogą się za nią schować, mają tutaj trochę krzaków, więc mogą się z wami spokojnie strzelać. Jeżeli spuszczam jeszcze spotera do lasu gdzieś tutaj, to was wyświecą, jeżeli tutaj stoicie, i wystrzelają zwyczajnie jak kaczki. Natomiast jeżeli szybko pojedziecie na samym początku bitwy pojedziecie na tą górkę, zajmiecie ją tutaj, to te czołgi, które stoją w tym miejscu, one są po prostu w bardzo złym położeniu, powiedziałbym, i mogą do nich strzelać te czołgi stąd, możecie wystrzelać. To jest bardzo, bardzo ważne. Tak samo z drugiej strony, jeżeli jedziecie z czerwonej bazy, to jest bardzo ważne, żebyście jak najszybciej zajęli tą górkę i zatrzymali przeciwników nawet tutaj. Tutaj będą mieli gdzie schować, ale generalnie będziecie mieli cały czas górkę. Wasze czołgi, które dojadą z tej strony, będą się mogły tutaj schować za nią i sobie do nich strzelać, w jakiś sposób będziecie z nimi walczyć. Jeżeli zajmą natomiast górkę przeciwnicy z zielonej bazy, to nie macie najmniejszych szans, żeby tutaj przetrwać, bo oni będą mieli osłonę, oni będą mieli wsparcie, natomiast wy będziecie stali na otwartym terenie i będziecie ostrzeliwani właściwie z każdej strony w tym momencie. Z drugiej strony, jeżeli atakujecie zieloną, o tym chciałem powiedzieć. Jeszcze jedna sprawa. Jak spotować las? Jeżeli drużyna, co jest dość częste na randomach, drużyna zielona stanie tutaj w lesie, ona nie widzi, co się tutaj dzieje. Ona widzi mniej więcej dotąd może coś, co się dzieje w lesie. To jest wszystko. Wtedy podjeżdżacie skautem tutaj, zatrzymujecie się w pierwszym krzaczku. Wasza drużyna w tym czasie dojeżdża tutaj, zajmuje tutaj pozycję i czeka na waszego spota. I wtedy pomalutku, najlepiej żebyście mieli lotynetkę do tego, ale optyka też wystarczy, podjeżdżacie do następnego krzaka po prostu. Podjeżdżacie do następnego krzaka, zatrzymujecie się i czekacie. 10 sekund, 15, 20, zależy jak idzie tam po drugiej stronie. Jeżeli jest w porządku, to możecie troszkę dłużej. Jeżeli nic się nie zaświeci, a uwierzcie mi, że się na pewno zaświeci, podjeżdżacie do następnego. I tak spotujecie pomalutku, ponieważ robicie to czołgiem lekkim albo średnim i macie do tego optykę albo lornetkę, jesteście w stanie zauważyć czołgi dużo szybciej, niż one są w stanie zauważyć was. Przy czym pamiętajcie, że nie ma znaczenia to, jak szybko jedziecie. Kamuflaż działa lepiej, jeżeli stoicie w miejscu, natomiast traci trochę na wartości, jeżeli się poruszacie, ale nie ma znaczenia, z jaką prędkością się poruszacie. Czy będziecie jechać 60 na godzinę, czy będziecie jechać 5 na godzinę, zawsze ten kamuflaż będzie taki sam, więc to nie ma żadnego znaczenia. Bajki o tym, że jechać trzeba wolno przez las, są zupełnie bez sensu i nie mają żadnego pokrycia w rzeczywistości. I w ten sposób można wyspotować sobie cały tutaj las od tej strony. Tak samo zresztą jak macie na przykład spotkaniówkę, gdzie drużyny zaczynają tu i tu. Od razu wjeżdżacie skautem, zajmujecie pozycję, potem pomalutku do przodu, krzaczek po krzaczku i zobaczycie, że to naprawdę jest bardzo, bardzo dobre, co można zrobić. Na przykład jeżeli dojedziecie już w to miejsce, gdzie narysowałem, to potem możecie po prostu się rozpędzić, wjechać tutaj z tyłu i to jest też bardzo dobra pozycja do spotowania, bo oni nie bardzo mogą, muszą się do was odwrócić, wtedy ich biją tutaj w plecy. Naprawdę bardzo, bardzo dobry sposób. Granie spotowania przez las wygląda w ten sposób. I
Z drugiej strony, jeżeli jesteście z zielonej bazy i chcecie uniknąć czegoś takiego, to powinniście skautem jak najszybciej jechać tutaj. Jak najszybciej. Po prostu on nie zdąży dojechać w to miejsce tak samo szybko jak wy. Nie zdąży dojechać tutaj w to miejsce. Wy go wyświecicie wcześniej i wtedy wybijacie mu to, tą broń z ręki. Po prostu on już musi zawrócić, uciec gdzieś tutaj, schować się za budynkami, gdziekolwiek. Natomiast wy stoicie, las macie bezpieczny, oni są na otwartym terenie. Nawet jeżeli zajęli górkę, to i tak są w trochę gorszej pozycji. Czekacie po prostu na to, co się wydarzy, jak wasze czołgi z tyłu zaczną strzelać. Czołgi ciężkie, gdzie tutaj mogą się ustawić czołgi ciężkie. Czołgi ciężkie polecam tutaj tą miejscówkę. Z jednej i z drugiej strony, generalnie te górki tutaj, ta górka i ta górka, one dają dość dobrą osłonę od artylerii i można sobie postrzelać. Tutaj jest dość fajna obrona dla północnej bazy, jeżeli się ustawicie czołgami ciężkimi. Natomiast z tej strony, no to już powinniście raczej tutaj dojechać na zakręt i tutaj się bić z przeciwnikami, przy czym trzeba bardzo uważać, bo tu jest bardzo wredne miejsce, z którego można strzelać. Część czołgów może oczywiście ciężkich jechać też w ten sposób, to też jest całkiem fajne. Natomiast pamiętajcie o tym, żeby ta drużyna była w miarę równo podzielona, żeby po prostu nie wszyscy stali w lesie, albo nie wszyscy pojechali na północ, ale tutaj nie zostawić nikogo w lesie, bo to się przeważnie źle kończy. Czołgi średnie. Na tej mapie czołgi średnie zdecydowanie na górkę. Tutaj i tutaj, i walka o to. Tak jak mówiłem, zajęcie tej górki od północnej bazy jest bardzo ważne. Zresztą zajęcie tej górki od południowej bazy też ma bardzo, bardzo duże znaczenie. No i z północnej bazy mamy jeszcze tutaj jedną wredną miejscówkę, tutaj w tym dołku mniej więcej. Stąd można bardzo fajnie ostrzeliwać czołgi, które będą podjeżdżały z tej strony. To jest bardzo wredna miejscówka, zwłaszcza dla czołgów, które mają jakieś tam opuszczenie działa. Wtedy one mogą naprawdę bardzo, bardzo napsuć krwi czołgom, które znajdują się w tym miejscu. Natomiast z południowej bazy tutaj raczej nie ma takiej miejscówki. To jest dość fajna droga dla medów, żeby zaatakować tędy. Ewentualnie, jeżeli przeciwnik jest tutaj skupiony, to można właśnie w ten sposób pojechać medem, dość szybko zaatakować od tyłu. Te budynki będą nam dawały jakąś tam ochronę od czołgów znajdujących się w lesie czy tutaj, więc nie jest tak, na pewno nie jest tak źle. Co tutaj jeszcze mamy? Czołgi średnie już omówiliśmy. Niszczyciele czołgów. Dla niszczycieli czołgów te krzaczki są całkiem fajne, ale to musicie mieć naprawdę dobry kamuflaż. Tutaj oczywiście lasek. W lesie oczywiście czołgi. Niszczyciele czołgów się sprawdzą strzelając w tą stronę. No i tutaj raczej bym czołgom, niszczycielom raczej nie radził jechać, bo tu trzeba się wychylać za zakrętu, a wiemy jak z tym jest. Trzeba wyjechać, odwrócić się, strzelić. To jest trochę bez sensu. Z południowej bazy niszczyciele oczywiście na górkę mogą próbować. I tutaj też jest całkiem niezłe miejsce dla niszczycieli, bo strzelają cały czas na wprost. Jeżeli sobie staniecie, to jest całkiem niezła miejscówka. Ta miejscówka jest bardzo zła według mnie. Tutaj w ogóle żaden czołg nie powinien stać. Maksymalnie jeden. Zobaczcie, że raz, dwa, trzy, cztery, mniej więcej dotąd widzicie czołgi. Jeżeli wasza drużyna stąd zaatakuje i jest gdzieś tutaj, to wy już nie widzicie tych czołgów i stoicie i się marnujecie. Ta miejscówka nie jest dobra. Do obrony, no być może jeden czołg, może dwa czołgi za tym domkiem, to jest wszystko, ale więcej to jest marnotrawstwo potencjału i strasznie mnie wkurza, jak widzę, że tutaj w tym miejscu stoi 3-4 czołgi. Czasem to po prostu ręce opadają na niektórych. Mamy czołgi omówione generalnie. Jeszcze jedna fajna miejscówka tutaj na tej mapie, jeżeli zajmiecie zarówno z zielonej, jak i z czerwonej bazy, ale głównie z zielonej bazy w tym trybie. Jeżeli zajmiecie tutaj ten rejon, a przeciwnicy znajdują się tutaj, to jest bardzo ładny przestrzał na te czołgi znajdujące się tutaj. Więc jeżeli zaczynacie z zielonej bazy, wasz scout staje tutaj, macie bezpieczny las, to nie stójcie tutaj w tym miejscu. To jest bez sensu wtedy. Podjedźcie w to miejsce i zacznijcie strzelać do tych czołgów, które będą atakowały tędy i się ustawiały tutaj. Będą sądziły, że są za górką, że walczą tylko z tymi, natomiast z tej strony będą dostawały strzały z lasu i przeważnie są to dość groźne strzały, bo jeżeli to są te deki, no to wiecie, że potrafią one naprawdę mocno, mocno przywalić. Co tutaj jeszcze można powiedzieć? Jeżeli gracie z zielonej bazy i zupełnie odpuściliście ten las i tutaj wjechali przeciwnicy za ten las, to nie ma się sensu z nimi strzelać. Są dwie metody na rozwiązanie tego problemu. Albo zostawiacie spotera tutaj, czołgi wtedy stoją tutaj, tutaj stoją wasze czołgi i strzelają w tą stronę, albo spotera stawiacie tutaj. Tutaj są takie bardzo duże, bardzo gęste krzaczki i wtedy ten spotter widzi to wszystko, co się dzieje tu, tak samo jak ten widzi to, co się dzieje tu
Jeżeli przeciwnicy spróbują wyjechać z lasu i zająć kapa, to są po prostu zniszczeni w tym momencie, nie mają najmniejszych szans, jeżeli to w ten sposób rozegracie. To jest chyba wszystko, co chciałem powiedzieć o tej mapie. Mapa dość ciekawa, zwłaszcza z tym laskiem. Zapamiętajcie sobie to spotowanie od krzaczka do krzaczka, bo to jest bardzo, bardzo fajne i dam wam link tutaj, pod filmikiem będzie link do poradnika do AMX-a 1455 i tam jest dość dobrze to pokazane w którejś bitwie, gdzie właśnie w ten sposób spotowałem. Generalnie bardzo, bardzo często, właściwie cały czas używamy tego spotowania, grając w plutonach i to się świetnie sprawdza. Nawet dużymi czołgami da się to robić, więc nie mówcie, że macie jakiś słaby czołg. Może nie Mausem, może nie Esetom, ale nawet ciężkimi czołgami da się to dość dobrze zrobić. Dobra, tyle w tym odcinku. Zapraszam was do następnych omówień map, a tymczasem żegnam się z wami ja i dwukolorowy Jacek Moch. Trzymajcie się, cześć!